Rozdział 17. Wyzwanie Bane wisiało w powietrzu, jakby bezlitosna kaskada deszczu uwięziła jego słowa. Poprzez półmrok burzy widział, jak tłum rozstępuje się z wolna i Sirak powoli wychodzi na ring. Zabrak poruszał się ze spokojną pewnością siebie. Bane miał nadzieję, że nieoczekiwane wyzwanie nieco go poruszy. Gdyby zdołał wstrząsnąć sirakiem, zaskoczyć go lub zdezorientować, miałby przewagę już przed walką. Jeśli jednak jego przeciwnik cokolwiek czuł, starannie ukrywał to pod zimną, spokojną maską. Sirak podał swój podwójny miecz treningowy jewrze i jednej z rodzeństwa zabraków, które zawsze zdawało się kręcić gdzieś w pobliżu i zdjął ciężki. Nasiąknięty wodą płaszcz. Pod szatą miał na sobie tylko spodnie i kaftan bez rękawów. Bez słowa wyciągnął przed siebie rękę. Ze zwiniętym w kółp płaszczem i lokaj, drugi, drugi z zabraków, natychmiast przepchnął się przez tłum, żeby go zabrać. Potem podbiegła jewra i włożyła broń w jego otwartą, wyczekującą dłoń. Bane zsunął z siebie płaszcz i rzucił na ziemię, starając się nie zauważyć ukuć lodowatego deszczu w Nagi Właściwie nie oczekiwał, iż Sirak przestraszy się wyzwania. Miał raczej nadzieję, że przynajmniej okaże się zbyt pewny siebie. W przygotowaniach Siraka był jednak bezlitosny spokój, oszczędność i precyzja ruchów, które powiedziały Bane'owi, że Zabrak traktuje ten pojedynek bardzo poważnie. Sirak był arogantem, ale nie był głupcem. Był też na tyle inteligentny, aby rozumieć, że Bey nie wyzwie go znowu, dopóki nie będzie miał jakiegoś planu, aby zwyciężyć. Zanim nie zorientuje się, co to za plan, nie zamierza twierdzić, że zna przeciwnika. Bey wiedział, że teraz może pokonać Siraka, podobnie jak Gitani. Nie wierzył w legendę o wybrańcu, który powstanie z szeregów sitów. Był święcie przekonany, że Sirak wcale nie jest Sitari. Nie chciał jednak tylko spuścić Mulania, Chciał go zniszczyć. Dokładnie tak, jak Sirak zniszczył jego w czasie ostatniego pojedynku. Ale Sirak nie był zbyt dobry. Nigdy nie odsłoni się tak, jak to zrobił Bane. Nie od razu. Chyba, że Bane zdoła go do tego zmusić. Po drugiej stronie ringu Sirak zajął pozycję. Jego śliska od deszczu skóra lśniła w półmroku. Wyglądał jak żółty demon, wyłaniający się z mroków koszmaru w ostre światło rzeczywistości. Bane skoczył do przodu, otwierając starcie serią skomplikowanych, agresywnych ataków. Ruszał się szybko, ale nie za szybko. Wśród widzów rozległy się okrzyki zdumienia, wywołane jego nieoczekiwanymi i nieukrywanymi już umiejętnościami. Cirak bez trudu odbił jego szturm. W odpowiedzi na nieunikniony kontratak Bane pozwolił sobie na cofnięcie się i lekkie potknięcie. Przez chwilę widział, jak jego przeciwnik wyciąga się ku niemu zbyt daleko pozostawiając odsłonięte prawe ramię. Jeden cios zakończyłby pojedynek natychmiast i Bane musiał zapanować nad swoimi starannie wypracowanymi odruchami, by tego ciosu nie zadać. Zbyt długo i ciężko pracował, żeby teraz zwyciężyć jednym prostym ciosem w ramię. Walka toczyła się w dobrze znanym rytmie, płynnie następujących po sobie ataków i parad. Ben starał się, by jego ataki wyglądały na skuteczne, ale surowe, przekonując przeciwnika, że jest niebezpiecznym, lecz w gruncie rzeczy słabszym przeciwnikiem. Za każdym razem, kiedy odpierał ataki Siraka, upiększał swoje manewry obronne, zmieniając szybkie parady w długie, niezdarne zamachy które wydawały się odbijać ciosy podwójnego miecza tyleż dzięki szczęściu, co celowo. W kulminacyjnych momentach każdego starcia, Bein delikatnie naciskał mocą, testując i szukając słabości, którą mógłby wykorzystać. Wystarczyło kilka minut, żeby zorientować się, że właśnie na nią trafił. Pomimo szkolenia, zabrak nie miał prawdziwego doświadczenia w długich, przeciągających się walkach. Żaden z jego przeciwników nie stawiał mu oporu dość długo, by go zmęczyć. Początkowo niezostrzegalnie, ciosy nieprzyjaciela stały się mniej ostre, parady mniej precyzyjne, a przejścia mniej eleganckie, w miarę jak Firak tracił siły. Tuman zmęczenia zwolna przytępiał mu zmysły. Bane wiedział, że kluczowy i fatalny błąd jest tylko kwestią czasu. Nawet jeśli jednak fizycznie walczył z zabrakiem, w duchu podobną walkę staczał z samym sobą. Kilka razy musiał się powstrzymać, aby nie wedrzeć się przez wyrwy w coraz bardziej desperackiej obronie tamtego. Wiedział, że miażdżące zwycięstwo możliwe jest jedynie dzięki cierpliwości. Cnocie, której zwolennicy Ciemnej Strony zwykle w sobie nie pielęgnowali. Wreszcie otrzymał pragnioną nagrodę. Sirak stawał się coraz bardziej zirytowany, daremnie usiłując pokonać niezgrabnego, wiecznie potykającego się przeciwnika, przedłużający się wisiłek fizyczny, zaczął zbierać swoje żniwo, jego ciosy stały się bezładne i dzikie, aż wreszcie całkowicie zaprzestał obrony, byle tylko zakończyć pojedynek, który wymykał mu się z rąk. Wreszcie desperacja zabraka zmieniła się w rozpacz, każdy nerw Bey domagał się teraz gwałtownie przejęcia inicjatywy w walce i zakończenia jej, on jednak powoli, pozwolił, aby kusząca bliskość klęski siraka nasyciła jego pragnienie zemsty. Głód narastał z każdą mijającą sekundą, aż stał się fizycznym bólem, który rozdzierał mu wnętrzności, rozrywając skórę i wytryskując fontanną czarnej krwi. Odczekał do momentu ostatniego z możliwych, co nim rozpętał, dotychczas dławioną energię we wstrząsającym pokazie potęgi. Skierował ją przez mięśnie i kończyny, poruszając się tak szybko, jakby czas dla reszty świata się zatrzymał. W ułamku sekundy wybił miecz z broni Siraka, uderzył w dół, aby strzaskać mu przed ramię. Po czym okręcił się i z ogromną siłą uderzył mieczyń, mieczem w goleń przeciwnika. Goleń pękła od uzjrzenia, i Sirak wrzasnął, kiedy lśniąca biała kość przebiła się przez mięśnie, ścięgna i wreszcie skórę. Przez chwilę żaden z widów. Nie zdawał sobie sprawy, co się dzieje. Ich umysły potrzebowały czasu, aby odnotować tę oślepiająco szybką akcję, która trwała zbyt krótko, by dostrzegło ją oko. Syrak leżał na ziemi, zwijając się z bólu i ściskając jedyną zdrową dłonią kawałek kości wystający mu z łydki. Bane zawahał się na łamek sekundy przed zadaniem ostatecznego ciosu, rozkoszując się tą chwilą i dając Kasimowi czas na interwencję. Dość! Wykrzyknął fechmistrz I uczeń posłuchał, powstrzymując mniej w, pół, mniej w pół gestu, zanim zdążył opuścić go na bezbronnego przeciwnika. To koniec, Bane. Bein powoli opuścił miecz i odstąpił. Furia i koncentracja, która uczyniła z niego kanał dla niepowstrzymanej potęgi ciemnej strony, zniknęły, pozostawiając po sobie. Podświadomą wrażliwość na otoczenie. Stał na szczycie świątyni, pośrodku rozszalałej burzy, przemęczony zimnym deszczem na pół zamarznięty. Dygocząc, rozejrzał się wokół w poszukiwaniu płaszcza, który zdjął przed pojedynkiem. Znalazł go, podniósł, ale stwierdził, że tkanina jest przemoczona i zrezygnował z okrycia się. Kasim wyszedł z tłumu i zręcznie stanął pomiędzy nim a rannym zabrakiem. — Widzieliście dzisiaj zdumiewające zwycięstwo! — odezwał się do zebranych studentów, przekrzykując grzech od deszczu. Triumf Baina był wynikiem zarówno jego doskonałej strategii, jak i wielkich umiejętności. Bain zaledwie słuchał jego słów. Stał pośrodku ringu, milcząc, jeśli nie liczyć szczekania zębami. Był cierpliwy i ostrożny. Nie chciał jedynie pokonać przeciwnika. Chciał go zniszczyć. Osiągnął Dun Moch. Nie dlatego, że był lepszy od siraka, lecz dlatego, że był mądrzejszy. Pechmistrz wyciągnął dłoń i położył na nagim ramieniu Beina. Niech to będzie nauczką dla nas wszystkich, zakończył. Tajemnica może być twoją najlepszą bronią. Ukrywaj swoje prawdziwe możliwości. Dopóki nie będziesz gotów zadać śmiertelnego ciosu. Puścił ramię Bejna i szepnął: Powinieneś wejść do środka, zanim się przeziębisz. Odwrócił się i spojrzał na oniemiałe rodzeństwo zabraków, stojące bez ruchu na skraju kręgu studentów. Zabierzcie Siraka do centrum medycznego. Kiedy podeszli, żeby zabrać swojego jęczącego i półprzytomnego czempiona, Bein odwrócił się w kierunku schodów. Kasim miał rację, trzeba się wysuszyć. Ogarnęło go dziwne poczucie surrealizmu. Sztywno ruszył w stronę wejścia prowadzącego do ciepłych i suchych pomieszczeń. Tłum rozstąpił się szybko, żeby go przepuścić. Większość studentów spoglądała na niego z lękiem i podziwem lecz on tego nawet nie zauważał, szedł po schodach na główne piętro świątyni. Czuł się jak w transie, z którego wyrwał go dopiero głos gitany, wzywającej go po imieniu Bane. krzyknęła. Obejrzał się i zobaczył, jak zbiega po schodach, mokre włosy w nieładzie oblepiały twarz i czoło, przemoczone ubranie przylegało do ciała, podkreślając wszystkie krągłości i zgrabnej postaci. Oddychała ciężko, Choć trudno było powiedzieć, czy z podniecenia, czy ze zmęczenia, pogonił za nim. Czekał u stóp schodów. Zbiegła po schodach i przez moment sądził, że rzuci mu się w ramiona, jednak w ostatniej chwili zatrzymała się kilka centymetrów od niego. Potrzebowała chwili, aby odzyskać oddech, co nim przemówiła. Lecz kiedy jej już to uczyniła, jej słowy były nieprzyjemne, pełne gniewu. Co się tam stało? Dlaczego go nie zabiłeś? Częściowo spodziewał się takiej reakcji, choć z drugiej strony miał nadzieję, że przyjdzie pogratulować mu zwycięstwa. Mimo wszystko czuł się trochę rozczarowany. Wysłał mnie do zbiornika Bakty po pierwszym pojedynku. Teraz zrobiłem mu to samo, odparł. Na tym polega zemsta. To szaleństwo, odparowała. Myślisz, że Sirak tak po prostu o tym zapomni? Dopadnie cię znowu, Bane. Tak samo jak teraz ty dopadłeś jego. Tak to działa. Straciłeś szansę na ostateczne zakończenie tego sporu. I chcę wiedzieć dlaczego. Podniosłem już miecz, by go zabić. Przypomniał jej Bane. Lord Cassim się wstrącił, zanim go wykończyłem. Mistrzowie nie chcieliby, aby jeden z ich najlepszych studentów zginął. Nie. Odparła kręcąc głową. Podniosłeś miecz, ale to nie Kasim cię pozatrzymał. Zawahałeś się. Coś cię powstrzymało. Main wiedział, że ona ma rację. Zawahał się. Nie był tylko pewien dlaczego. Próbował to wyjaśnić. I Gitani i sobie również. Już zabiłem kogoś na ringu. Cordis zganił mnie za śmierć Foarga. Ostrzegał, że to się już nie może powtórzyć. Chyba... Chyba się bałem, co mi zrobią mistrzowie, jeśli zabiję kolejnego ucznia. Oczy Gitany zmrużyły się gniewnie. Myślałam, że przestaliśmy się wzajemnie okłamywać, Bane. To nie było kłamstwo. A przynajmniej nie do końca. Ale też nie cała prawda. Poruszył się niepewnie pod jej wściekłym spojrzeniem, nagle ogarnięty poczuciem winy. Nie mogłeś tego zrobić, syknęła, wbijając mu palec w piersi. Czułeś, że ciemna strona cię pochłania i uciekłeś. Teraz to Bane się zirytował. Mylisz się, warknął, brutalnie odpychając jej dłoń. Cofnąłem się przed ciemną stroną po śmierci Foarga, więc wiem jak to jest. Tym razem to co innego. Jego słowa nosiły z nami prawdę. Ostatnim razem czuł się pusty, jakby coś mu odebrano. Tym razem wciąż jeszcze miał wrażenie, że moc przepływa przez niego w całej swojej nieokiełznanej chwale, wypełniając go żarem i potęgą. Tym razem ciemna strona nadal poddawała się jego rozkazom. Gitani nie była przekonana. Wciąż nie chcesz oddać się w pełni ciemnej stronie, rzekła. Shirago okazał słabość, a ty jemu okazałeś litość. Tak nie postępują sitowie. Co ty wiesz na temat postępowania sitów? wybuchnął Bane. To ja czytałem starożytne teksty, nie ty. Ty ugrzęzłaś w naukach mistrzów, którzy zapomnieli o przeszłości. Gdzie w starożytnych tekstach napisano że pokonanemu wrogowi należy się współczucie? Zapytała głosem ociekającym z gardą. Ukłuty jej złośliwością, Bane odepchnął ją od siebie i odwrócił się tyłem. Musiała szybko się cofnąć, żeby zachować równowagę, ale nie upadła. Jesteś wściekła, bo twój plan wziął w łeb, wymamrotał, nagle nie chcąc patrzeć jej w twarz. Miał zamiar powiedzieć coś więcej, ale wiedział, że reszta studentów wkrótce zacznie schodzić na dół. Nie chciał, aby ktokolwiek widział ich razem, więc po prostu odszedł, zostawiając Gitan i samą. Podążyła za nim zimnym, wyrachowanym spojrzeniem. Była pod wrażeniem, kiedy widziała, jak bawi się z Sirakiem na ringu. Wydawał się niezwyciężony. Kiedy jednak nie zabił bezbronnego zabraka, Szybko rozpoznała i zidentyfikowała przyczynę. Była to wada charakteru Bejna, słabość do której nie chciał się przyznać, ale istniała. Gdy tylko opadły emocje chwili, a ciemna strona przestała go prowadzić, jego żądza krwi opadła. Nie nie był w stanie zabić nawet nienawidzonego wroga. To oznaczało, że przypuszczalnie, gdyby zaistniała taka sytuacja. Nie byłby również w stanie zabić Gitany. Prawda ta po raz kolejny zmieniła naturę ich relacji. Niedawno zaczynała się już bać Beina, czując, że jeśli zwróci się przeciwko niej, nie będzie miała dość siły, żeby się obronić. Teraz wiedziała, że tak się nigdy nie stanie. Po prostu nie potrafiłby zabić przeciwnika bez powodu. Na szczęście nie miała takich ograniczeń. Późną nocą Bane wciąż myślał o tym, co powiedziała mu Gitany. Leżał w łóżku, nie mogąc zasnąć. Dlaczego nie umiał zabić Siraka? Czy mogła mieć rację? Czy rzeczywiście cofnął się wiedziony jakimś bezsensownym współczuciem? Chciał wierzyć, że przyjął ciemną stronę, ale gdyby tak było, zabiłby Siraka bez chwili namysłu, niezależnie od konsekwencji. Jednak nie tylko to go dręczyło. Był zdenerwowany sytuacją, jaka wytworzyła się pomiędzy nim a Gitany. Z pewnością czuł do niej pociąg. Była hipnotyczna i kusząca. Za każdym razem, kiedy go dotykała, czuł ciarki na plecach. Nawet kiedy się nie widywali, często o niej myślał. Wspomnienia zalegały głęboko w jego pamięci, niczym upojny zapach jej perfum. Nocami długie czarne włosy i niebezpieczne oczy Gitany nawiedzały go w snach. No i wierzył, że ona także coś do niego czuła, choć wątpił, aby sama zechciała to przyznać. Mimo, że w czasie wspólnych lekcji stali się sobie bliscy, nigdy nie spełnili swojej tęsknoty. Wydawało się to wręcz niestosowne, kiedy Sirak wciąż był najlepszym studentem w akademii. Pokonanie było go było najważniejszym celem obojga, żadne nie chciało zaprzątać sobie myśli czymś innym. Był wspólnym wrogiem, który ich łączył. Lecz w pewnym sensie również ścianą, która ich rozdzielała. Pokonanie Siraka miał rozwalić te ściany w gruzy. Po bitwie Bane użał jednak w oczach Gitani i rozczarowanie. Obiecał zabić ich wspólnego wroga, a ona mu uwierzyła. Na koniec jego czyny dowiodły jednak, że zawiódł jej oczekiwania, a mur między nimi stał się nagle znacznie, znacznie wyższy. Ktoś zasłukał cicho do drzwi. Po dawno co po zapstrzyku. nikt z uczniów nie miał powodu, aby kręcić się po korytarzach. Przyszła mu do głowy tylko jedna osoba, która mogła się teraz znajdować poza dormitoriami. Wyskoczył z łóżka i jednym susem podbiegł do drzwi, otwierając je gwałtownie. Z trudem ukrył, ukrył rozczarowanie, kiedy ujrzał na progu lorda Kasima. Wechmistrz wszedł do pokoju, nie czekając na zaproszenie skinął Beinowi głową, dając znak, aby zamknął za nim drzwi. Bain wypełnił poleceniem, zastanawiając się nad celem tej nieoczekiwanej nocnej wizyty. Mam coś dla ciebie, rzekł Twilek, odgarniając fałdy płaszcza i sięgając do miecza przy pasie. Bain zdał sobie sprawę jednak, że nie jest to własny miecz mistrza. Mękość broni Kasima była dłuższa niż inne, co pozwalało na montaż również. Dwóch kryształów na każde ostrze po jednym. Ten miecz miał krótszą rękojeść, lekko i dziwacznie zakrzywioną w kształt haka. Fechmistrz włączył miecz. Jego pojedyncze ostrze zalściło ciemną czerwienią. To broń mojego mistrza, wyjaśnił Bainowi. Jako dziecko mogłem patrzeć godzinami jak ćwiczył. Moje najwcześniejsze wspomnienia. To rubinowe światła tańczące w rytm sekwencji walki. Nie pamiętasz swoich rodziców? Zdziwił się Bane. Kasim pokręcił głową. Moi rodzice zostali sprzedani na rynku niewolników na Hatta. Tam znalazł mnie mistrz Nadaz. Widział moją rodzinę na blokach aukcyjnych. Może to przyciągnęło jego uwagę, że byliśmy twilekami agon. Byłem tak mały, że ledwie stałem o własnych siłach. Mistrz nadaz wyczuwał we mnie no moc. Kupił mnie i zabrał z powrotem na Railov, gdzie uczył mnie wśród naszego ludu. A co się stało z swoimi rodzicami? Nie wiem, otworzył Kasim, obojętnie wzruszając ramionami. Nie mieli szczególnego daru mocy, więc mistrz nie widział powodu, by ich kupować. Byli słabi, a zatem zostali w tyle był niedbałym tonem, jakby świadomość tego, że jego rodzice żyli i prawdopodobnie umarli jako niewolnicy w służbie chatów, nie miała dla niego żadnego większego znaczenia. W pewnym sensie jego obojętność była zrozumiała. Nigdy nie znał rodziców, nie miał dobrych ani złych więzi emocjonalnych. Bein zastanawiał się przez chwilę, jak inaczej mogłoby się potoczyć jego życie, gdyby został wychowany przez kogoś innego gdyby Herst został zabity w kopalni Kortozis, kiedy Bain był małym dzieckiem. Czy wówczas też los zawiódłby go do akademii na korybanie? Mój mistrz był wielkim lordem sitów, ciągnął Kasim. Szczególnie wyróżniał się w walce na miecze świetlne i umiejętność tę przekazał mnie. Nauczył mnie, jak posługiwać się mieczem świetlnym o dwóch ostrzach, choć jak widzisz, sam wolał tradycyjną konstrukcję. Oczywiście, z wyjątkiem rękojeści. Ostrze zniknęło, kiedy Kasim wyłączył broń i rzucił ją Bainowi, który bez trudu chwycił miecz, otaczając dłonią zakrzywioną rękojeść. Dziwne uczucie, mruknął. Wymaga lekkiej zmiany chwytu, wyjaśnił Kasim. Trzymaj go bardziej środkiem dłoni, dalej od końców palców. Bein zastosował się do jego wskazówek. Pozwalając, by jego ciało przywykło do dziwnego kształtu i wyważenia, jego umysł natychmiast zaczął analizować implikacje nowego chwitu. Dawał on szermierzowi więcej siły w uderzeniach z nad głowy i zmieniał kąt ataku o ułamki stopnia. Wystarczy, żeby zdezorientować i zmieszać niczego nie podejrzewającego przeciwnika. Niektóre ruchy z tą bronią są dość trudne, ostrzegł Kasim. Inne z kolei są skuteczniejsze. Według mnie ostatecznie dojdziesz do wniosku, że miecz świetlny doskonale odpowiada twojemu stylowi. Dajesz mi go? Z niedowierzeniem zapytał Bane. Dzisiaj udowodniłeś, że jesteś go wart. W głosie słychać było odcień dumy. Bane zapalił ostrze. Słuchając słodkiego szumu akumulatora i syczących trzasków ostrza energetycznego, wykonał kilka prostych młynków i nagle wyłączył broń. Czy Cordis się zgadza? Decyzja należy do mnie, nie do niego. Odparł Kasim. Wydawał się wręcz obrażony. Nie przechowywałem tego ostrza przez dziesięć lat, po to, żeby Cordis miał decydować, komu je dam. Bain odpowiedział pełnym szacunku pokłonem, doskonale świadom wielkiego honoru, jaki spotkał go ze strony Kasima. Aby wypełnić niezręczne milczenie, które nastąpiło po tych słowach, zapytał, czy mistrz dał ci go umierając. Zabrałem mu miecz, kiedy go zabiłem. Bane był tak zaskoczony, że nie zdołał tego ukryć. Fechmistrz zauważył to i uśmiechnął się lekko. Nauczyłem się od mistrza Nadaza wszystkiego, co umiał, a choć był bardzo silny ciemną stroną, ja byłem silniejszy. Był doskonały w walce z mieczem świetlnym, ale ja okazałem się lepszy. Ale czy musiałeś go zabijać? zapytał Bane. To był test. Chciałem sprawdzić, czy jest równie silny, jak mi się zdawało. To był jeszcze przed dojściem do władzy Lorda Kana. Wciąż byliśmy więźniami starej szkoły. Sitowie przeciw Sitom, mistrzowie przeciw uczniom. Głupcy, którzy zabijali się wzajemnie, by okazać swoją dominację. Na szczęście, Bractwo Ciemności położyło temu kres. Nie całkiem. Pomyślał Bain. Przyszli mu do głowy foargi i sirak. Słabi wciąż stają się ofiarami silnych. To nieuniknione, powiedział. Kasim przechylił głowę na bok, usiłując zgłębić znaczenie tych słów. Nie pozwól się oślepić przez ten zaszczyt ostrzegł. Nie jesteś jeszcze gotów, aby się ze mną zmierzyć, młody uczniu. Nauczyłem cię wszystkiego, co umiesz, ale nie wszystkiego, co ja umiem. Bane nie mógł powstrzymać uśmiechu. Myśl o starciu się z Kasimem w prawdziwej walce byłaby świadectwem pychy. Wiedział, że nie dorówna fechmistrzowi. Jeszcze nie. Będę o tym pamiętał, mistrzu. Zadowolony Kasim odwrócił się do wyjścia, zanim jednak Bane zamknął za nim drzwi. Dodał. Lord Cordis chce się z tobą widzieć z samego rana. Idź do niego jeszcze przed porannymi ćwiczeniami. Nawet trzeźwiąca perspektywa spotkania z Ponurym zwierzchnikiem Akademii nie mogła stłumić radości Beina, gdy tylko został sam w pokoju. Włączył mnie świetlny i zaczął trenować sekwencję. Miał wiele godzin zanim odłożył broń i śmiertelnie zmęczony upadł na łóżko. Wszystkie myśli o Gitani dawno wywietrzały mu z głowy. Pierwszy promień brzasku Powitał u drzwi wiodących do prywatnych apartamentów Lorda Cordisa. Minęło wiele miesięcy od czasu, kiedy tu było ostatnio. Wtedy zganiono go za zabicie foarga. Teraz poważnie okaleczył jednego z najlepszych studentów akademii, osobistego faworyta Cordisa. Zastanawiał się, co czeka go tym razem. Zebrał się na odwagę i zastukał. Raz. Wejść. Rozległ się ze środka głos. Starając się ignorować wewnętrzne drżenie, Bane spełnił polecenie Lorda Cordisa. Siedział Lord Cordis na macie do medytacji pośrodku pokoju. Wyglądało jakby nigdy się stamtąd nie ruszał, bo znajdował się dokładnie w takiej samej pozycji jak w czasie poprzedniego spotkania. Mistrzu. Bain skłonił się nisko. Cordis nie wstał. Widzę, że masz mieć świetny Upasa. Lord Kasim dał mi go. Uważa, że, za, że zasłużyłem sobie na niego moim ostatnim zwycięstwem na ringu. Bain nagle poczuł potrzebę obrony, jakby go zaatakowano. Nie mam zamiaru krytykować tego, co czyni fechmistrz, odparł Cordis choć jego ton sugerował coś wręcz przeciwnego. Jednak teraz, kiedy nosisz ten miecz, nie możesz zapominać, że nadal jesteś uczniem. Wciąż winien jesteś posłuszeństwo i lojalność mistrzom w Akademii. Oczywiście, lord Cordis. Sposób, w jaki pokonałeś Siraka, wywarł na studentach spore wrażenie, ciągnął Cordis. Będę cię próbowali naśladować. Musisz być dla nich przykładem. Mm, zrobię co w mojej mocy, mistrzu. A to oznacza, że skończą się twoje prywatne sesje z Gitani. Bein zraniał. Wiedziałeś? Jestem lordem Sitów i mistrzem tej akademii. Nie jestem głupi ani ślepy na to, co się dzieje w murach świątyni. Tolerowałem takie zachowanie, kiedy byłeś wyrzutkiem, ponieważ nie czyniło krzywdy innym uczniom. Nie jednak, aby poszli za Twoim przykładem i zaczęli się wzajemnie szkolić, w mylnym przekonaniu, że ci dorównają. A co się stanie z Gitany? Czy zostanie ukarana? Porozmawiam z nią tak samo, jak rozmawiam teraz z Tobą. Dla wszystkich musi być jasne, że już nie trenujecie pokryjomu, a to oznacza, że nie możesz się w nią więcej widywać. Musisz uniknąć wszelkich kontaktów poza lekcjami grupowymi. Jeśli oboje mnie posłuchacie. Nie będzie dalszych konsekwencji. Bane rozumiał obawy Lorda Cordisa, ale czuł, że to zbyt radykalne rozwiązanie. Nie było powodu, aby tak zupełnie odcinać go od Gitany. Zastanawiał się, czy mistrzowie domyślają się, co, że coś do niej czuje. Czy obawiają się, że to może go rozpraszać? Doszedł do wniosku, że chodzi jednak o coś innego wyłącznie o kontrolę. Bane zbuntował się przeciwko Lordowi Cordisowi i odniósł sukces pomimo wyobcowania. Teraz Cordis chciał przywłaszczyć sobie osiągnięcia Bane'a. — To nie wszystko — ciągnął Cordis, przerywając tak myśli ucznia. — Musisz również skończyć z czytaniem archiwów. — Dlaczego? — zaoponował zaskoczony i wściekły Bane. — Manuskrypty zawierają mądrość dawnych Sithów. Nywiedziałem się z nich wielu cennych rzeczy dotyczących ciemnej strony. Te archiwa to relikty przeszłości, ostro odparował Cordis. z czasów, które już dawno odeszły. Zakąd się zmienił. Wyewoluowaliśmy ponad wszystko, co mogłeś wyczytać w tych zmurszałych zwojach i księgach. Zrozumiałbyś to, gdybyś uczył się od Mistrzów, zamiast podążać własną ścieżką. Przecież to ty mnie zmusiłeś, bym podążał własną ścieżką, pomyślał Bane. Sitownie pewnie się zmienili, ale wciąż możemy budować na wiedzy tych, którzy byli tu przed nami. Tłumaczył. Z pewnością to rozumiesz, mistrzu. Po co inaczej odbudowywałbyś Akademię na Karibanie? W oczach Mrocznego Lorda pojawił się błysk gniewu. Nie podobało mu się, że jeden studentów próbuje się mu sprzeciwić. Kiedy przemówił, jego głos brzmiał zimno i groźnie. Na tym świecie Ciemna Strona jest bardzo mocna, i tylko dlatego tu przybyliśmy. Dain wiedział, że na tym powinien zaprzestać, ale nie był jeszcze gotów na wycofanie się. To było zbyt ważne. A co z Doliną Mrocznych Lordów? Co z grobami tych wszystkich Mrocznych Mistrzów, którzy zostali pochowani na Korribanie, z sekretami ukrytymi w ich mogiłach? Tego szukasz? Zadarzył Cordis. Sekretów zmarłych? Jedai zbezcześcili groby, kiedy zdobyli Korriban trzy tysiące lat temu. Nie zostało nic cennego. Jedi to słudzy światła zaprotestował Bane. Ciemna strona ma tajemnice, których oni nigdy nie zrozumieją. Może coś jednak zostawili. Cordis zaśmiał się, a właściwie warknął ostro wzgardliwie. Jesteś naprawdę taki naiwny? Duchy potężnych mistrzów Sitów podobno nadal się snują wokół swoich grobowców, upierał się Ben zdecydowany, że nie pozwoli się zastraszyć. Pojawiają się tylko tym, którzy są tego godni. Na pewno nie ukazaliby się Jedi. Czy naprawdę sądzisz, że duchy i zjawy wciąż się tam kręcą czekając tylko, aby przekazać wielkie tajemnice ciemnej strony tym, którzy ich odnajdą? jeśli bejna powędrowały do przeczytanych wcześniej ksiąg. Zbyt wiele relacji udokumentowano w archiwach, żeby miały się okazać jedynie legendą. Musiało w nich być trochę prawdy. Tak sądzę. Odpowiedział, choć zdawał sobie sprawę, że to jeszcze bardziej rozwścieczy Cordisa. Wierzę, że więcej się nauczy od duchów w Dolinie Mrocznych Lordów niż od żywych mistrzów tutaj, w Akademii. Cordis zerwał się na nogi i uderzył go w twarz. Długie jak szpony paznokcie pozostawiły krwawe ślady na skórze. Bane nawet nie mrugnął. — Jesteś bezczelnym głupcem! — wrzasnął mistrz. — Czcisz tych, którzy odeszli i umarli. Myślisz, że oni mają jakąś wielką moc, ale to tylko pył i kości. — Mylisz się! — odparł Bane. Poczuł, że z zadrapań zaczyna płynąć krew, ale nie podniósł ręki, żeby ją wytrzeć. Po prostu stał nieruchomy jak kamień przed kipiącym wściekłością mistrzem. Choć Bane się nie poruszył, Cordis cofnął się o krok. Po chwili odezwał się nieco bardziej opanowanym, choć wciąż pełnym gniewu głosem. — Wynoś się! Wyciągnął długi, kościsty palec w stronę drzwi. — Jeśli tak bardzo cenisz sobie mądrość umarłych, idź! Opuść świątynię. Udaj się do Doliny Mrocznych Lordów. Znajdź w odpowiedzi w ich grobach. Bane się zawahał. Wiedział, że to próba. Jeśli teraz przeprosi, a właściwie ukorzy się i będzie błagał mistrza o przebaczenie, Cordis prawdopodobnie pozwoli mu zostać. Wiedział jednak, że mistrz się myli. Dawni sitowie zginęli, lecz ich spuścizna pozostała i otwierała się szansa, aby ją przejąć na własność. Odwrócił się tyłem do lorda Cordisa i wyszedł z pomieszczenia bez słowa. Nie było sensu kontynuować tej kłótni. Był tylko jeden sposób, aby zciężyć Znaleźć dowód, a nie znajdzie go stojąc tutaj.